Mieszkam na wsi, na środkowym zachodzie Stanów, skraj lasu. Coś w rodzaju farmy pośrodku pustkowia. I chociaż w okolicy jest jeszcze kilka domów, to są one mocno od siebie oddalone. Można wręcz powiedzieć, że za dupie. Nocą jest tu bardzo ciemno i bardzo cicho. Jest kilka ulic, ale głównie tylko światło księżyca. Zazwyczaj wyprowadzam psa na spacer późną nocą, zanim położę się spać. Bez rewelacji, po prostu szybka przechadzka wzdłuż drogi, aby mogła załatwić swoje potrzeby i żeby był już spokój. Dzisiaj jednak było inaczej. Około 3:00, kiedy szedłem z nią wzdłuż drogi niedaleko mojego domu, zobaczyłem coś po tej samej ulicy. Zbliżało się do nas. Ciężko było dokładnie się przyjrzeć, bo latarni tutaj jak na lekarstwo. Kiedy się zbliżyło, mogłem już jasno stwierdzić, że był to dzieciak na rowerze. Wyglądał na jakieś 7, może 8 lat. Stałem trochę zmieszany faktem, że dziecko w tym wieku tak po prostu jeździ sobie rowerem późno w nocy. Podjechał bliżej. Zatrzymał swój rower i tylko się patrzył. Po kilku sekundach odzywam się. Wszystko w porządku? Zapytałem. Nie odpowiedział. Bezczelnie się we mnie wpatrywał. Ej, młody, twoi rodzice wiedzą, że jesteś na zewnątrz o tej godzinie? I znowu, tylko się na mnie gapi. Zgubiłeś się? Mam zadzwonić po twoich rodziców, żeby przyjechali cię zabrać? Powiedziałem jednocześnie, wyjmując komórkę z kieszeni. Dzieciak zaczął się śmiać. Nie był to taki niewinny, dziecięcy śmiech. Śmiał się głośno i mocno, jakby usłyszał właśnie najśmieszniejszy kawał w historii. Śmiał się w sposób, jaki robili to dorosły. Ale nie dziecko w wieku kreskówkowym. Ciężko to wytłumaczyć. To po prostu nie było normalne jak na małego chłopca. Przestraszyłem się trochę i nie wiedziałem za bardzo, co mam robić. Ciemna, miejska droga. Siedmiolatek zanoszący się śmiechem. 3:00 nad ranem. Zdecydowałem się wrócić do domu i zadzwonić na policję, aby zgłosić zaginione dziecko, czy cokolwiek. Zostań tu, dobrze? Skontaktuję się z twoimi rodzicami i przyjadę po ciebie, powiedziałem. Dzieciak w końcu przerywał milczenie. Na szczęście jesteś jednym z tych dobrych ludzi, Jacob, powiedział chłopak nonszalancko. Pojechał dalej wzdłuż ulicy. Dziwnym sposobem znał moje imię. Obserwowałem, jak znika w mroku.